Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mamy drugi dzień w New York Hardcore Trainera Lipmana. Jest godzina już gdzieś 10. Właśnie pani Lidia będzie teraz dokonywała losowania, tak? Już było jakieś losowanie dzisiaj? Pani Lidia, chodzi o jakieś losowanie? Było jakieś losowanie już? Nie, nie. To jest pierwszy dzień dzisiejszy. Także zobaczmy losy. Wśród osób, które rzucą te losy, zostanie rozlosowanie. Gołąb, trenera Pitmana, tu pan Wiktoria widzimy. Patrzmy, gdzie mamy sobotę. Jest tutaj od samego rana jest dużo więcej osób niż wczoraj. Wiadomo, jest już dzień wolny. Można sobie przyjść, hodowcy tutaj sobie mogą wspólnie spędzić czas. Zobaczmy. Tak, tutaj widzimy Zbyszek bajeruje, że tak powiem, Magdę. Gdzie Magda? Bajerujecie? Ty nie jest zazdrosny, kurde. Tak, właśnie. Tutaj Zbyszek ma katalog z gołębiami Rainera Pitmana, bo zawierza kupić parę gołębi na daleki dystans, ale o tym później będziemy rozmawiać. Na razie pójdziemy zobaczyć losowanie i co się dzieje na kolejnych halach. Dużo nie ma, bo wczoraj zostało bardzo dużo sprzedanych. Proszę się uzupełnić, ale tych pojemników to będzie za dużo. Tutaj zobaczmy, katalogi mamy, wystawy. O, takie tutaj są wszystkie Drift Urban Sport gazety tutaj wyłożone. To co? Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Marcosa Schumachera. Przyjechał w zeszłym roku, też widzieliśmy. O, cześć, cześć, Kamil. O, dobrze. Widzę, co? Czemu macie tak mało gołębi w klatkach tam, powiedz? Nie ma, pusto, nie ma gołębi. Gołębi. Nie będzie? Coś się dołoży. Widać. Coś się dołoży, dobrze. Nie będziemy na razie. Dobra, to będziemy sobie zobaczyć. Jeszcze raz popatrzmy. Są gołębie, ceny tych gołębi. Jest tak zorganizowane wszystko, że ktoś to sobie wybierze gołębia. Niech odrywa ten rodowy, ten kserokopię. Tam idzie do rady, gdzie tam jest papier, a tam siedzi z kolega Rainer. Z żoną oni tutaj wydają te oryginalne dowody, pobierają opłaty. W tych kartonikach tego gołębia sobie mogą, jak coś ciekawe, zwróć uwagę, te kartony są takie trochę większe niż normalnie mamy w Polsce do czynienia. Wypełnione też słomą, tak? To jest taka normalna słoma, taka specjalna. Zobaczmy, jest to właśnie ciekawe, że są dość duże te obszerne kartony, także gołębie wygodnie nawet spędzają tutaj ten czas. Tu są chyba dla Zbyszka dołożone część gołębi, czy nie? Zbyszka są w osobnym ogrodniku, dlatego żeby do pewnego pojechać z powrotem. Tak, to będzie mógł. Te kartony, jak to bym bardzo potrafił. Widzę, też się szwenda tutaj pomaga. Możemy zobaczyć, gdzie jest Rainer? O, Mariusz jest też, już widzimy, z Bogdanem uzupełniają, no gołęda kolejnego przynieśli i wsadzili do klatki. Patrzę, są godziny rano, jest już bardzo dużo hodowców, widać, duży ruch jest. Później jeszcze porozmawiamy tutaj z Rainerem. Wieczorem też będziemy mogli dokonać jakieś podsumowania, ile tych gołębi zostało też sprzedanych. Co ciekawego się dało. Także tutaj będzie można sobie... Fajnie. Tym razem mamy bardzo przyjemną, tutaj jest akurat losowanie się kończy, Magda niesie. Kto wygrał na razie? Nie ja? Nie. Ani Zbyszek? Nic. Nie wygląda. Dobra, ale my mamy tutaj teraz taką uroczystość na wspólnym gołębniku w Czersku u kolegi Sebastiana Ostrolińskiego. Były gołębie pochodzące z hodowli Artura Szeflera i jak ma na imię? Jens Ryze. Jego teraz akurat nie ma. Pojechał dzisiaj gdzieś kupować gołębie do Neustadt, tak? Na wspólny gołębnik od Zirene. Tak. Natomiast tutaj jest Artur i korzystając z okazji, tutaj od Sebastiana przywieźliśmy dyplomy. Proszę, przekażemy tutaj Arturowi, tak? 16 gratulujemy. 237, tutaj gratulacje. 237 jeszcze od razu powiem, a drugi 221. I tu jest gołąbek 221, to ten ma 40 pozycję, tak? Tak, one miały, te gołębie były, ale to był a 49. Drugi as, tak? To był drugi as na Kosakowie chyba, mi się zdaje. Znaczy, ja przepraszam, na Czersku. Nie, on był przed tym, po finale był ósmy, na ósmy. Także gratulujemy, ale przy okazji ja się zapytam, bo ja rodowód widziałem tego gołębia, chyba tego zdaje mi się. O. I to był chyba Hardy Kruger, tak? Razy? Zabij mnie. Mi się wydaje, że... Nie będę się zabijał, spokojnie. Z dwóch stron właściwie chyba Hardy Kruger to był.
To też kolegi Puar? Nie, tam był ten drugi, tam był DiCaprio. Tak. Ach, DiCaprio, ale nie, dlatego chciałem zapytać, bo to jest nie DiCaprio tego Leo Hermansa, tylko to był DiCaprio skąd? Skąd ta nazwa? Nie wiesz. Zabij mnie. No nie będę cię zabijał, mówię, spokojnie. Nie, nie. To jest już puchar tak jeszcze. O, zobaczmy. Gratulujesz oficjalnie pucharek. I pierwsze miejsce w mistrzostwie tradycyjnym. To, co kolega Sebastian robił. Trzeba dolać do pełna. A nagrodę finansową dostałeś już? Nie. Nie jeszcze, ale to nie. Może Seba wypłaci, zobaczymy. Możemy. Sugeruję, że my po takie dwa kielichy też tu wypijemy. Tak, to zaraz tu uzupełnimy, ale jeszcze mamy dla kolegi tutaj o paczkę. Paczka jest tutaj ze sklepu dla hodowców z Krosina, tak, to z Centrum Zdrowia Gołębi. Proszę bardzo. Gratulacje. Trzymaj się, to może. I przygotowany jesteś z ekipą, widzisz tyle nagród masz, o. Chcę cię oficjalnie wręczyć, nie? Także, to też Kisiu? Też. To jest od Centrum Zdrowia Gołębi. Proszę bardzo, gratulujemy. Proszę bardzo, nie? Zapraszamy do edycji tutaj, bo widzę, panie wróciły z losowania, nie wygraliśmy nic niestety. Słabo się starają, zobaczmy, panie stoją, zaraz będziemy tutaj. Jeszcze raz gratulujemy i do zobaczenia. No przed chwilą kończyliśmy, tutaj pozują koledzy do zdjęcia, ale my robiliśmy jeszcze, przypomnimy na tym wspólnym gołębniku, ty pierwszy raz brałeś udział, tak? My pierwszy raz brałeś. Ile tych gołębi miałeś wszystkich tam? Pięć chyba. Pięć i zostało do finału? Siedem? Jeden w szczepieniu chyba zginął, tak. Jeden na przy gołębniku, a pięć wróciło z finału. Także wróciły wszystkie praktycznie. Tak, one teraz tam chyba jeden jest już wystawiony na sprzedaż, tak, nawet pamiętam, kolega Sebastian to robi. 237. Tak, właśnie dlatego pamiętałem, bo widziałem ten rodowód, no. Ta nazwa DiCaprio mnie zaintrygowała, a tam nie było napisane, od kogo on jest. Którym musiał zobaczyć. No właśnie, a nie będziemy cię zabijać, jeszcze raz mówię. Dobrze. Spokojnie, dobrze. Gratulujemy, zaraz ten puchar, myślę, że zaraz kolega tutaj jakoś uzupełni, zrobimy. Zbyszek tam na gołębniku wprawdzie nie brał udziału, ale jego gołąb, ten co był z finału pierwszy, to był po gołębiu Podymów i Maćkarka Podymów, a po stronie ojca był, matki, przepraszam, były gołębie pochodzące z kolegi Zbyszka Oleksiaka właśnie. Także tutaj puchar, tak jakby można powiedzieć, jakoś związany, to mógł wręczać. No. Dobrze. Tutaj przy okazji tutaj koledzy Grzegorz, gdzie przyjechali wczoraj, też ich tutaj widzieliśmy. Dzisiaj żona się przywiozła. Żona przywiozła. No. Tutaj z tatą przyszedł, ale mówiłeś jeszcze też, bo nie rozmawialiśmy wczoraj w ogóle nic o sukcesach waszych jakichś w tym roku, to jak latacie, mieliście coś? Bardziej mój tato. Tata, no to tata powie. No w tym roku nie było zbyt ciekawie. A jeszcze powiedz, w jakim oddziale lotujecie? 0333 oddział Świdnica, okręg Wałbrzych. Nie w Polsce, a w Niemczech nie? Nie, to jest w Polsce. Nie? Ja mieszkam w Polsce, syn mieszka. Tak, tam ksiądz Jaremko jest blisko. No oddział Dzierżoniów, tak. To jest ościenny oddział, który tam lotuje ksiądz Jaremko. Mhm. Ale sukcesów zbytnich wielkich nie było, w tym roku było ciężko. Czyli syn złe gołębie coś dostać? Nie, to nie jest wina praktycznie gołębi, tylko warunki pogodowe były, loty przekładane też. No i wiadomo, no ciężko w tym roku, ciężko było. Na młodych byłem 15, także no, praktycznie... Słabo, można tutaj powiedzieć. Grzegorz, w Niemczech nie lotujesz? Nie. Tylko tatę zaopatrujesz w gołębie i pomagasz. Pomagam. No tutaj może Artur ci teraz coś sprzeda, bo Artur tutaj nam poza kamerą powiedział, że jakiś super środek znalazł. My już się wymienimy. Ale nie chcę powiedzieć, co to jest. Już się... Na razie nie zdradza. Ostatnio nic nie dawał, a teraz się okazało, tutaj, że coś dawał. Nie? A w Niemczech jak się nazywa tutaj, jak ci idzie? To znaczy w tym roku... Też razem z kolegą... Nie, Jens ma, on hoduje praktycznie gołębie. Nie ma tej szansy, bo cały czas ma... Z tymi łapaczami, z jastrzębiami problemy. Aha. Co wypuści, nie, to jest potężny problem. Ja miałem na starym, miałem pierwszego gołębia na pierwszym locie. A powiedz jeszcze, w jakim oddziale RV? Ja jestem w regionalnym 259, a RV Oldenburg 07. To jest 257, tak. No to nie jest daleko stąd, nie? Mhm. I to jest 07, nie? RV Oldenburg. No i miałem pierwszego na stary, ale tam wyniku nie zrobiłem ogólnie w generalce. Później na młode miałem w drugim locie trzy pierwsze gołębie zaraz, tam spadły dobrze. Mieszkam z przodu, mały kilometraż, niestety tak jest, no ale nic nie zrobię, jestem sam tam. I w ostatnim locie to mogę powiedzieć, że no, znokautowałem resztę, bo tam 70% gołębi miałem. Po tym cudownym środku, tak? Po tym cudownym środku, dokładnie. Teraz podam telefon jego i proszę... cały jedzie. Nie? I muszę powiedzieć, że powiem tak szczerze, jęsa gołębie nie potrzebują żadnych witamin. Bo póki dawałem witaminy, te pierwsze 4 loty jego gołębie się nie sprawdzały. Jak ostatnim lot nie dostało nic, to nagle z czego się... To jak to? Dostały ten środek czy nie? Nie, to są te, to co jest na naturalnych środkach. Także. Wundertropfen, cudowny kropel. Dokładnie. Dobrze, to nic, to gratulujemy. Tutaj sobie zobaczymy, impreza trwa w dalszym ciągu, zobaczmy, coraz więcej ludzi tutaj jest. Jeszcze tu przejdę do namiotu, może pokazać. Zobaczmy.
koledzy tam widzę z Polski też się pojawili. O. Chodź, od razu jak jesteśmy, to tutaj mamy, cześć, witam. No. Kolega się przedstawi nam jeszcze, skąd jesteście, siadajcie, stańcie. Tutaj stańcie się w przejściu. Skąd jesteście jeszcze raz z Polski, z jakiego oddziału? Kartuzy Zdrowa, Gdynia Sopot. Także tutaj widzimy, tutaj no, po sąsiedzku praktycznie mieszkamy. Tak, no, gratulujemy, tutaj kolejny kolega z Polski, także widzimy. Idźcie oglądać, później jeszcze sobie porozmawiamy, także powodzenia. A my tutaj za mało będziemy tutaj kończyć relację tutaj z wręczenia pucharu. I gratulujemy te cudowne krople, liczymy, że będzie, tak, co to tak, jest. Tak. To jest firmy DAK, tak? Będziemy pić te cudowne krople. Nie, to były ten... Inny. Od DAKa? Nie, to nie jest żadna firma. Nie, zobaczymy. Firma. Do zobaczenia. Tu mamy kolejne godziny, dni otwarty. Zobaczmy, z kiedy panuje nam pełny, bardzo duży zainteresowany. Słuchało naprawdę wiele. Ze wspólnego głębnika z Czerska mieliśmy nagrodę dla niego. Zobaczmy, gdzie stoją jeszcze. Będziemy patrzeć, będziemy tam zobaczyć. Jeszcze coraz więcej tych fundowców, to jest gęsto się robi, ciężko przejść. Gołębie co chwilę też unosi, ubywa ptaków. Ale na bieżąco są jeszcze uzupełniane w kawkach. Aczkolwiek ponoć nie ma ich aż tak dużo już, ale zawsze coś jeszcze idzie tutaj znaleźć. Tu już jest trochę mniej osób, widzimy przy wejściu. Sławia, Kamila, Zyka, księdza Kostowa. To tutaj też jest. To jest zawierane transakcje. Możemy sobie tutaj popatrzeć. O, tutaj podczas wizyty u Rainera Pitmana spotkaliśmy kolegę, która się przedstawi. Marek Piotrowski. I kolega, co ciekawe, lotuje w Belgii, mieszka, lotuje w Belgii. Tak, a tak. W jakim oddziale? Tam, jeżeli tak można nazwać, tam są oddziały? Nie, nie. Tam jak to się nazywa? W Hamme, klub Hamme. Ale mówiłeś, że masz bardzo ciekawych konkurentów, tak? Tak, Benny Stevenicka, tak. Kogo jeszcze? Mark de Kock. Czyli masz z kim wygrywać albo przegrywać? Przegrywać. A wygrywać bardziej czy... To znaczy, to są inne... W Belgii są troszeczkę inaczej jak w Polsce. Tam jest po prostu... Nie lotuje się na ilość, tak jak w Polsce, tylko na jakość. No wiem, bo no, jak odwiedzamy często hodowcy... Ja wsadzam, ja mam do lotu 24 wdowce i... To jest cała drużyna, która musi ten program oblecić. W rozpłodzie ile masz gołębi jeszcze? W rozpłodzie nie mam nic. Nic. To masz mało hodowlę. No, 70 gołębi. No widzisz, to my pamiętam, jak byliśmy u Patryka Broxa albo Renego Ikensa, oni też mieli 1 na 46 wszystkich razem, a wszyscy totalnie... Ja razem z młodymi. No też 70 miał, no dokładnie. Tak, no. A od dawna tam lutujesz? Drugi sezon. Pierwszy sezon młodymi, a teraz drugi sezon rozszerka. A lutowałeś w Polsce wcześniej, czy nie? Tak, tutaj. Tutaj, gdzie koledzy z Świdnicy? Tak. Aha, czy tam księdza Jarenkę Michała znasz? Tak. No. Ja razem zrywalizowałem ze Stasiem Danisiewiczem, jak miał wicemistrza Polski wtedy. Też miałem tam osiągnięcia, bo byłem w okręgu 3 razy pod rząd wicemistrzem klubu, czyli tam tego klub to jest. To taki klub ile liczy hodowców tam? U nas było 70. Ile u nas było wtedy, jak ja miałem 3 razy tego wicemistrza? Aż 70. 70 gdzieś. A teraz ile masz tam hodowców w tym klubie, powiedzmy tam w Belgii? To jest połączonych 8 klubów. 8 klubów? 8 klubów. To jest Hamme, Wasmister, to jest około gdzieś... Hodowców będzie gdzieś około może... A przygotujesz wszystkich teraz? 500, ale gołębi w porównaniu do Polski to idzie mniej. Bardzo mało. Bardzo. No tak, ale tak jak mówisz, przypuśćmy 800 gołębi, ja daję przypuśćmy na jeden lot 6 gołębi. I dają tam 4, 2. To jest... Całkowicie inaczej niż u nas. Tam się leci za kasę, ja lecę za kasę. Tak. To jakie to są stawki, można wiedzieć tam? Jak to wygląda mniej więcej? Wygląda to tak, że stawiamy... Patrzcie, żeby nie patrzył za stawki. Wystawiam 6 gołębi i drużynę 1-3, czyli tak jak je obstawię, one muszą w tej kolejności 1-3 albo 2-4.
albo mieszany, dwa, można obstawić trzy drużyny, w sensie jak 7,50 to kosztuje, a można wygrać 7,50 euro. Euro. Za jedną drużynę. I to jest, tam jest chyba tak też od razu tam jest podatek zawarty w tym niejako. Wszystko, wszystko gotowe. Tam jest jakiś limit chyba też, nie? Obstawienia. Tak, no, są ludzie, którzy obstawiają tam duże sumy. Duże sumy. Duże sumy. A tu mówisz, ja się po prostu bawię. Ja się bawię. Na razie od dwóch lat notujesz, mówisz, sukcesy jakie miałeś? Masz jakieś już czy nie? Miałem znajomy, to jest ten krótki dystans, miałem pierwszego gołębia na 8 klubów. Drugiego z Bursz miałem 40, znaczy piąte w klubie, 45 był z Ostlanderem, ten gołąb. Ten sam samczyk, który był raz pierwszy, nie? Także no, z jakich gołębi to są te twoje gołębie? Ja posiadam wszystkie gołębie praktycznie z Belgii, od Julius de Kynik, to jest stara linia jeszcze, Sylwę stoję. Ja je przywiozłem do Polski w latach 89-90, tak pierwszy rok. No i z tej gołębi zostawiłem w Polsce tam kolega, no i teraz jeszcze zasiliłem się od Jan de Reiter z Holandii, to jest stoiger. Tutaj teraz też przyszedłeś się zasilić, czy tylko tak towarzysko? Szukam konkretnego jednego gołębia, jeżeli znajdę... Ale jednego, jak już masz już polowanego, jakiegoś harikana czy coś? Nie, to nie interesuje mnie te nowe rasy. Nie, te nowe, starsze. Ja chcę coś starszego. Czyli jakich tak. To, co to można wiedzieć? Ja szukam z Wosa. Z Wosa? Z Wosa 94 z tej starej. Tego, co koledzy Łepuch mają też w Polsce. No chyba oni też tam... Tak. No. Ja, jeżeli znajdę z tego, to nic, to już... Ja teraz dostałem od takiego hodowcy, który zlikwidował hodowlę, dostałem cztery gołębie właśnie do rozpłodu. Mhm. No i... To jest właśnie z tego, z tej starej linii Wosa jeszcze, te czerwone takie. No. Tak ma, koledzy Łepów mają takiego Wosa właśnie 94, zdjęcie na stonie jest, tak pamiętam. No, to jest, ja dostałem te papiery od niego, to jest, oni nabyli w 86 bodajże, od braci Jansen. Znaczy ten nabył tego Wosa. Więc to życzymy powodzenia. Zobaczymy, co z tego będzie. No. Leciałem dobrze, a jak będzie to później, to się okaże. Także gratulujemy i życzymy powodzenia w poszukiwaniach. Do zobaczenia. Dziękuję. Już tutaj mamy godziny popołudniowe. Widzimy, mniej osób już jest. Jak się, którą mamy, Bogdan, godzinę? Masz zegarek? Nie mam. No, zobaczymy. Patryk, która godzina jest? Która? 14.50. 2/3. Ile gołębi mniej więcej tutaj już sprzedaliście? Znaczy się ciężko powiedzieć, ale dużo. Nie liczyliśmy tego, no ale na pewno liczba jest dosyć spora. A nie? Jakie gołębie się cieszyły największym zainteresowaniem? Jak obserwowałeś? Wszystkie. No, znaczy się powiem tak, że ogólnie zainteresowanie hurikanami na pewno jest duże, tak? Tyle, że tych gołębi było w tym roku bardzo mało. Tylko głośniej może mówić troszeczkę. Okej. Tych gołębi było bardzo mało, jeżeli chodzi o te hurikany, ale zainteresowanie na pewno hurikanami było bardzo duże. Spodziewałem się większego zainteresowania gołębiami z linii Funder von Brabant, bo jednak to jest gołąb... Jest dużo właśnie też przygotowanych na sprzedaż? Dokładnie, ale te gołębie akurat no, nie cieszyły się aż takim zainteresowaniem, nie? Ale tradycyjnie Kleiner Dirk, Finecke... Tu popatrzmy, przykładowo mamy tutaj syna Handikana, razy syn i córka Super Harleya. To jest gołąb Super Harley, to są te nowe linie, o których mówił nam w zeszłym roku, przypomnijmy sobie, Rainer Pittman, on też tam filmy takie sam nakręcił, opowiadał, to są znane gołębie. Tu mamy zresztą wszędzie te gołębie, bo tam mamy Wunder for Brabant, tu jest też dużo tych gołębi, ale mamy tutaj te gołębie, które właśnie z linii, tak jak powiedział Patryk, Kleine Dirka są, z linii Harikana, no i te inne całe, te wszystkie rasy, które ma niejako tutaj, Rainer Pittman u siebie. Tutaj popatrmy o... Przejdziemy sobie tak zobaczyć, bo patrzmy, klatki są już upustoszałe, już nie uzupełniacie na razie. Znaczy się nie uzupełniamy, ponieważ już nie ma co uzupełniać. Tak nie ma czym. Woliery są puste, więc... O, tutaj tak też dużo gołębi jest takich dość, troszeczkę młodszych takich widziałem chyba, nie? Takie dość późne, czy nie? No to też jest powód tego, że po prostu dużo gołębi zostało sprzedanych, no i nie było już nic innego, tylko te młodsze, tak jakby, żeby je tutaj... No dociągane są one tutaj, donoszone są cały czas do... Tutaj mamy też takiego jednego... Tak, tu mamy jednego gołębia, takiego pokażmy go od razu tu. Ten gołąb pojedzie do Polski, do nas tutaj. Pokażmy tego gołębia, to jest gołąb, który... Pokażmy go, Jerzy. Tak, to będzie samiczka chyba, co? Najprawdopodobniej. Jak w budowie jest? O, w ręce. Pokażmy to, rodowód, pokażmy jeszcze, Jerzy. To jest gołąb z linii... syn Harikana i matką jest Super Ania. To jest córka syna Annelis i tam jeszcze jest najlepszego Astoybin 8655.
Henri Vlomansa. Czyli ten gołąb tutaj pojedzie. Popatrzmy. Ty sobie, Patryk, jakiś gołąb dla siebie też wybrałeś? Powiem tak, że byłem zainteresowany kilkoma gołębiami, jednakże nie zdążyłem tak jakby ich wziąć dla siebie, ponieważ już zostały sprzedane, więc... No tutaj widzieliśmy, bo bardzo duży, że tak powiem, ruch, to ciężko było wyczuć. A Bogdan, to coś dla siebie kupiłeś? Bogdan nam ucieka tutaj, ucieka. Coś kupiłeś sobie? No nie mogę ci powiedzieć, bo jak żona będzie słyszała, aha, że kupiłem, to... nie będziemy mówić, to... Mam dwie sztuki, tak. Tutaj, a tutaj ksiądz Mariusz? O, na razie ciągle wybieram. No to, co dobrze, pozostało. To... Jest jeszcze z czego wybrać, może się coś znajdzie. Dobrze. A ten na razie, o której jest planowany koniec imprezy dzisiaj tutaj? Na 17. O 17, czyli mamy jeszcze około 2 godzin. Pomału teraz można sobie dać dużo rzeczy poglądać, aczkolwiek wybór jest siłą rzeczy dużo mniejszy. Oczywiście. No i nasza relacja tutaj dobiega końca. Zobaczmy, już tutaj wszystko jest praktycznie posprzątane. Dni otwarte Rainera Pittmana się zakończyły, tam Magda nalewa jeszcze piwo. Sobie, Magda, nalewasz czy nie? Tak jest. Kobieta w ciąży nie powinna pić alkoholu, to od razu mówię, nie? Także ustalmy. Ty się musisz tutaj, tak obojcie sproszyć, bo wiesz. Tutaj popatrzmy, koledzy siedzą. Tutaj kolegę jeszcze przedstawimy, bo kolega nam się jeszcze dopiero teraz objawił. Jarosław Małys. Skąd? Z Polski, Jarosław Małys. Z jakiej miejscowości? Syców, pod Wrocławiem. Syców, ale kolega tam notuje? Nie. Nie. Przygotowuje się do lotu. Ale tutaj kolega mówi, że 50 lat się gołębiami zajmuje. Nie, interesuje mnie teorią, tak? 30 lat, no. No to widzimy. Tutaj koledzy, też niedługo się pożegnamy, ale wy tutaj jeden przyjedzie do Polski, do nas tam podskarszewa, do mnie zostanie, tak? Dokładnie. Coś kupiliście? Nie. Niestety nic nas nie zafascynowało. To piwo tylko widzę. Dobrze. A ty, Magda, nie pij, to nie są żarty. Także naszą relację kończymy. Do zobaczenia. Pozdrawiamy wszystkich. O Zbychu będziemy jutro rozmawiać, dlatego się nie pytam go, co kupił, ale za nabytki były bardzo ciekawe, a przede wszystkim będą ciekawe dla hodowców, którzy lotują gołębiami na dalekim dystansie. Także do zobaczenia jeszcze raz. Dobry lot. Dobry lot.